Mieszanki gumowe stosowane w oponach zimowych cechują się mniejszą odpornością na ścieranie niż te wykorzystywane w oponach letnich. Przebiegi opon zimowych mogą być nawet o 15-30% krótsze w stosunku do ogumienia letniego. Dystans ten może być jeszcze krótszy, jeśli będziemy je użytkować przy temperaturach wyższych niż 10 stopni Celsjusza. Zużyte opony zimowe mogą być bardzo niebezpieczne. Prawo dopuszcza użytkowanie opon o głębokości bieżnika 1,6 mm, ale opony zimowe gwałtownie tracą swoje właściwości już przy głębokości 4 mm. W warunkach zimowych niezbędna jest większa głębokość bieżnika, ponieważ podczas jazdy opony często muszą ugniatać śnieg w rowkach i usuwać go. Jeżeli głębokość bieżnika jest zbyt płytka, kawałki śniegu, które przyczepią się do opon przy każdym obrocie, będą tak małe, że trakcja zostanie znacznie obniżona. Jeśli nie dysponujemy odpowiednimi narzędziami, głębokość bieżnika możemy sprawdzić za pomocą np. zapałki, długopisu lub ołówka i zwykłej linijki. Wystarczy włożyć zapałkę między rowki bieżnika i zaznaczyć na niej głębokość. Następnie za pomocą linijki zmierzyć długość odcinka zaznaczonego na zapałce. Warto poszukać nieregularności na oponie, przyjrzeć się jej pod kątem wszystkich odstępstw od normy, takich jak choćby spękania, wybrzuszenia, pęcherze, rozwarstwienia, pęknięcia poprzeczne na ścianach bocznych lub bieżniku. Jeśli zauważymy jakiekolwiek z wymienionych objawów, wskazana jest wizyta w profesjonalnym serwisie wulkanizacyjnym, aby dokładnie sprawdzić oponę. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć.